Co? Co się dzieje? O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie? Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Park Barthi, w tym ich dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie, to raczej znaczy ciebie to zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. A tak, ropucha z kanałów, zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy, jak na to patrzeć. Znam trochę Ofirski. Słyszałem, jak mówili że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Coś ty za jeden... Felipe Calagrande. drobny złodziejaszek, zawodowy szuler, w wolnych chwilach przewodnik po Oksenfurcie, do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta, zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. Dawno odbiliśmy od brzegu? Pff, ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą, co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. Była ze mną dziewczyna. Rudowłosa medyczka. Ją też pojmali? Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze. Znaczy udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba! Użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze dwa tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? El sokhan, Kalawek karachu al, Kal -al bachtagel! Milcz, się, zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Walar, Kwarwetkę! Nie zależało, już byś nie żył. Rewarne ramy, akaler. Zemsta Ale... nie należy do nas, Bogaty tylko do Przysięgliśmy na honor. Jak jest? Prowadźcie mnie do kapitana. Wajth, Alkeul, Egulat. Jak? Elkal. Wajtch? Wajt, alke ul egulat. Elkal! Inkal a rinkel, urken gwend Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho i że za dwa tygodnie będziesz wisiał. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie grugotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby. No, te... Jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirnczyka. To on mnie zwerbował.